Janusz Kołodziej, witam i zapraszam na Sport Echo 24. Proszę Państwa, Sparta Wrocław wygrywa pierwszy mecz 47-43. Widzą Państwo, co się dzieje po zakończeniu 15 wyścigu. Maciej Janowski w kasku czerwonym i Taiwo Finden w kasku niebieskim. Wygrali z parą Waculik Kasprzak. Było po 42, po 14 wyścigach. Mówiłem o tym. Niezwykle emocjonujące, fantastyczne spotkanie obu drużyn, godnych tytułu mistrza Polski. Stal Gorzów jest mistrzem Polski. Zespół wrocławski Betardu Sparty Wrocław ma takie zamiary. Jeździł fantastycznie w całym sezonie. Teraz trzeba to potwierdzić w play-offach. Pierwszy, taki malutki kroczek został zrobiony. Czy te 4 punkty przewagi wystarczą, żeby je obronić w meczu rewanżowym? Przekonamy się o tym już za tydzień, w niedzielę, gdzie w Gorzowie będzie to spotkanie. Maciej Janowski, być może niesłusznie wykluczony przez sędziego za ostrzeżenie, za drugie ostrzeżenie. Taiwo Finden, to są ci nasi bohaterowie, ale to cały zespół walczył o to, żeby dzisiaj wygrać to spotkanie. 47-43 wygrywa drużyna Betardu Sparty Wrocław z Cash Broker Stalą Gorzów w pierwszym półfinałowym spotkaniu play-off PGE Ekstraligi. W dobrych nastrojach żegnam się z Państwem. Do zobaczenia i do usłyszenia.